Witam Państwa. W ramach prowadzonego przez Muzeum Częstochowskie cyklu zatytułowanego Wokół kolekcji zaprezentuję Państwu dzisiaj jeden z najciekawszych w zbiorach archeologicznych Muzeum Częstochowskiego skarb wyrobów brązowych. Skarb ten znaleziono w Białej Wielkiej gmina Lelów, a jego wiek szacuje się na około 2,5 tysiąca lat. W nomenklaturze archeologicznej mówi się, że pochodzi z wczesnej fazy epoki żelaza. Do muzeum w Częstochowie skarb ten trafił w pierwszej połowie lat 60. i został wpisany do ksiąg inwentarza muzeum pod numerem 392. Od tamtego czasu zdobi nasze wystawy muzealne. Prawie każde odkrycie skarbu niesie ze sobą jakąś romantyczną historię powtarzaną przez znalazcę albo przez świadków. Ma też taką swoją historię skarb z Białej Wielkiej. W 1938 roku pan Kazimierz Wąsowski postanowił utworzyć w okolicach Lelowa stawy rybne na piaszczystych wydmach w pobliżu rzeki Białki. Woda z rzeki miała zasilić stawy, ale powszechnie mówiło się, że woda i tak do nich nie popłynie. Nie zrażając się złymi wróżbami, no i trochę na przekór, Kazimierz Wąsowski zaczął pracę zakończone podwójnym powodzeniem, bo i skarb odnalazł, i stawy wybudował. Do stawów do dzisiaj płynie woda z rzeki Białki, a skarb możemy oglądać u nas w muzeum. Według informacji uzyskanych od rodziny pana Kazimierza Wąsowskiego, szczególnie od żony Heleny i syna Ludwika, możemy z pewnym prawdopodobieństwem ustalić miejsce odkrycia skarbu. Odkryto go około 200 metrów od brzegu rzeki Białki w obrębie majątku Bogumiłek. Zabytki znalazły się w tym miejscu prawdopodobnie przywiezione z ziemią nawiezioną na złożu wtórnym. Od czasu odkrycia skarb wzbudzał ogromne emocje. Stąd, jak można przypuszczać w artykule Włodzimierza Błaszczyka, Skarb halsztacki z Białej Wielkiej w powiecie włoszczowskim, który został opublikowany w roczniku Muzeum Częstochowskiego w 1966 roku, pojawił się pewien błąd związany z opisem lokalizacji. Zapewne pod wpływem emocji miejsce znalezienia określono należące około 4 km od stacji kolejowej Lelów. Stacji kolejowej, której Lelów nie posiadał i dotąd nie posiada. Prawdopodobnie chodzi tutaj o przystanek autobusowy w Lelowie. Według pana Ludwika Wąsowskiego, syna znalazcy, który w czasie odkrycia miał 11 lat, w skład skarbu pierwotnie wchodziło 14 przedmiotów metalowych umieszczonych w dużym naczyniu. Zachowało się 10 z tych ozdób. 6 naszyjników, szpila, zapinka oraz 2 bransolety. Z przedmiotów niezachowanych syn odkrywcy wymienił dużą szpilę oraz 2 lub 3 bransolety. Co to właściwie jest skarb? Termin skarb ma w języku potocznym zabarwienie emocjonalne. W świadomości ludzkiej skarb to coś niezwykle kosztownego, coś, co może oznaczać jakieś korzyści materialne dla znalazcy, lub też bajkowo może znalazcę obdarzyć ich szczególnymi mocami. Skarbami określa się w archeologii wszystkie zespoły przedmiotów składające się z co najmniej 2 wytworów, zazwyczaj wykonane z jakiegoś wysoko cenionego w danym okresie surowca lub surowców, złożone w ziemi lub w wodzie jednorazowym aktem, intencjonalnie przez osoby lub grupy ludzi, kierujące się w tym swoim działaniu uznawanymi normami kulturowymi. Przy tym zaznaczyć trzeba, że nie są skarbami przedmioty, które stanowią wyposażenie grobów. Za skarby uznaje się zespoły ozdób, monet, fragmentów surowca, narzędzi, minerałów, drogocennych kamieni, klejnotów czy też naczyń. Skarby ukrywano już w starszej epoce kamienia,
ale jaka epoka takiej skarby? Były to zapewne krzemienie, kamienie albo przedmioty rogowe. Jednak najliczniejsze skarby pochodzą z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza. Mówiąc o skarbach archeologicznych, należy też wspomnieć także, że z okresu wczesnego średniowiecza pochodzą skarby takie prawdziwe, jakbyśmy określili, składające się z wyrobów srebrnych, a w mniejszej ilości także złotych. Współcześnie skarby to na ogół jakieś fragmenty majątków ludzi lub nadwyżki schowane gdzieś w razie zagrożenia. Nasz skarb z Białej Wielkiej, powiat włoszczowski, to przedmioty z wczesnej epoki żelaza i epoki brązu. W jego skład wchodzą duża szpila z główką w kształcie tarczki spiralnej z sześciu zwojów czworograniastego drutu, z trzonem z drutu o przekroju okrągłym. Jest to przedmiot, który służył prawdopodobnie do spinania ubrania. Duże szpile służą do zapinania skór. Podobne, mniejsze szpile prawdopodobnie spinały ubrania wykonane z lnu. Szpila ma analogię w Małopolsce, w Wielkopolsce czy na Górnym Śląsku i datowana jest na tzw. okres halsztacki C. Kolejny przedmiot to zapinka okularowata czy też binoklowata. Wykonana jest ona z drutu o przekroju czworokątnym i składa się z dwóch tarczek spiralnych połączonych ósemkowatym zbojem. Tego typu zapinki posiadały jeszcze igłę do zapinania. Podobnie jak szpile, zapinka służy do spinania dużych, ciężkich skór. Zawsze wzbudza dużo emocji, ponieważ jest dosyć ciężka. Dlatego też zastanawiające jest to, jak takie zapinki funkcjonowały w kulturach, które prezentują. Kolejne przedmioty to bransolety z taśmy brązowej, bardzo pięknie ozdobione na powierzchni ornamentem nakłuwanych wzorów. Bransolety spiralne z taśmy brązowej są spotykane również na innych terenach, natomiast w naszym rejonie, w rejonie Częstochowy, posiadamy zbiory z żarek, z mału, z wielkich, podobnych bransolet. Bransolety tego typu służyły jako ozdoby, tak samo jak i dzisiaj. Natomiast dwie nasze bransolety są uszkodzone, prawdopodobnie zostały złamane. Nie wiemy, czy zostały złamane przed złożeniem skarbu, czy też dokonano tego po odkryciu skarbu. Być może przedmioty, o których mówił wcześniej syn znalazcy, które były w skarbie, to były właśnie pozostałe części z odłamanych tutaj widocznych bransolet. W skarbie znaleziono jeszcze sześć naszyjników z brązu. Podobnej konstrukcji. Mówi się o tych naszyjnikach, że to przedmioty skośnie żłobkowane. Są to przedmioty o końcach gładkich, rozklepanych w blaszki na płasko i zwiniętych w uszka. Być może służyły one do wiązania czy do mocowania. Bardzo ciekawa jest forma zdobienia. Mówi się, że są skośnie żłobkowane, ale pręt wygląda na skręcony na gorąco lub odlany w takiej formie, w jakiej widzimy. Pięć podobnych naszyjników odkryto w tym jednym skarbie. Mają one różną wielkość, różną średnicę, natomiast jeden, szósty naszyjnik różni się od tych pozostałych. Ma inaczej uformowane końce. Ma końce w postaci haczyków. Jeden odłamany, drugi haczyk istnieje. Jest to przedmiot, który służył, jak nazwa mówi, jako ozdoba szyi. Nasz skarb z Białej Wielkiej datowany jest na okres halsztacki D. Warto dodać jeszcze kilka słów o rozmaitych powodach składania skarbów. Mogą to być przyczyny gospodarcze, polityczne, kultowe lub społeczne. Jako gospodarcze uznaje się gromadzenie i ukrywanie nadwyżek majątku osobistego czy też rodzinnego. Mogą to być także skarby ukryte przez kupców albo przez metalurgów jako zabezpieczenie surowca.
W obliczu niebezpieczeństwa ludzie chowają również wszystkie swoje cenne rzeczy, zakopując je do ziemi albo składając do wody. I te skarby można uznać za skarby polityczne. Oprócz gospodarczych, politycznych, ważne są motywy kultowe składania skarbów. Skarby kultowe to dary dla zmarłych albo ofiary dla bóstw, które miały być opiekunami danego rodu czy danych ludzi. Mamy jeszcze jedną ważną przesłankę, która od 20 lat poruszana jest wśród naukowców. Uważa się, że skarby mogły być składane z przyczyn społecznych. Tutaj trochę zagadkowa sytuacja, ponieważ skarby mogły być składane przez osoby, które celowo pozbywały się majątku po to, żeby uzyskać prestiż, żeby uzyskać władzę. Tego nie wiemy. Może Państwo macie w swoich zbiorach podobne przedmioty, może w Waszych rodzinach przechowywane są z pokolenia na pokolenie takie dawne znaleziska, jak nasz skarb z Białej? Jeśli tak, to zapraszamy do kontaktów z muzealnikami. Może odkryjemy ich historię, biografię, może damy im nowe życie. Zachęcam Państwa do odszukania i obejrzenia skarbu z Białej Wielkiej, czy to w czasie wirtualnych wycieczek po Muzeum Częstochowskim, czy na wystawie w rezerwacie archeologicznym w Częstochowie Rakowie. Serdecznie Państwa zapraszam i dziękuję.